Dziękuję ślicznie, panie przewodniczący. Panie prezydencie, wymienił pan moje nazwisko w związku z DK25. Proszę mi tego nie przypominać, bo ja na ten temat wiem bardzo dużo. I niestety właśnie ta polityka z roku 2010 doprowadziła do tego, że mamy tylko ulicę Kleczewską w tej chwili, no jeszcze nie oddaną, tak, z rondem i nie ma połączenia z Malincem. Więcej, w przetargu czy w dokumentacji z roku 2009-2010 były nawet ekrany akustyczne. Ja mógłbym tutaj przytoczyć rozmowę z grudnia 2010 roku z panem przewodniczącym ówczesnym Wiesławem Sztenkę, który przegrał wybory na prezydenta miasta Konina z panem prezydentem Józefem Nowickim. Nie będę do tego wracał. Gdyby nie głupia polityka, to to już by było, panie prezydencie, i proszę mi nie mówić. A druga rzecz, panie prezydencie. Nie ma co płakać, bo wspomniał pan o drodze krajowej, mostach, wiaduktach. Wszyscy o tym wiemy. Tylko ja dziwię się, że pan o tym wspomina, bo od lat, chyba połowy lat 90. niestety tak jest, że miasta na prawach powiatu są zobligowane do utrzymania, konserwacji, remontów, budowy dróg wszystkich oprócz autostrad i dróg ekspresowych. I to nie jest wina PiS-u, bo od lat 90. praktycznie rządziły wszystkie formacje i to można było również zmienić. Platforma Obywatelska rządziła 8 lat i również tego nie zmieniono. To tylko tak odnośnie polityki, panie prezydencie, na temat wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Sławomir Lachowicz, udzielam głosu. Panie prezydencie, niepotrzebnie pan się denerwuje i unosi. Denerwuje się pan. Nie, ja tylko się odniosłem do słów, które pan odczytał odnośnie raportu o stanie miasta. I to tak wybrzmiało, jakby miasto prowadziło współpracę z samorządami na zasadzie łączenia dróg rowerowych. I dlatego mi chodziło o to, czy jeszcze prowadzimy jakieś inne. Już drugi raz się nie rozumiemy, panie prezydencie. Tak samo było z tym raportem o obronności, który chyba jeszcze nie podpisany jest u wojewody. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jacek Kubiak, udzielam głosu. Ja, panie prezydencie, mam tylko do tego, co pan powiedział, co z tego, że będziemy mieli działkę. Panie prezydencie, już taki rząd był. W 2007-2015 wysprzedali wszystko, bo powiedzieli, że nic nie opłaci. Dlatego przez najbliższe 20 lat nie dojdziecie nigdy do władzy z rządem. I wy się z tym rządem powinniście układać, żeby miasto Konin korzystało na tego. Z kim pan się układa? Z kim pan tworzy koalicję w Koninie? To jest problem Konina. Nie dąży pan do tego, żeby miasto mogło korzystać z rządowych pieniędzy więcej, tylko pan utrzymuje status quo od 30 lat, które w Koninie jest. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Krystian Majewski. Panie prezydencie, pana wypowiedź była długa i wielowątkowa. Ja odniosę się tylko do niektórych aspektów, które wchodzą w polemikę z moją wypowiedzią. Między innymi mówił pan o opóźnieniach w realizacji projektu Sprawiedliwej Transformacji i pytał się pan tak retorycznie, dlaczego to jest opóźnione. Ja znam odpowiedź na to pytanie. Między innymi przez ponad 50 rezolucji przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim, która była popierana przez polityków Platformy Obywatelskiej, ale mam złą wiadomość dla polityków Platformy Obywatelskiej. 20 minut temu Komisja Europejska zatwierdziła KPO i zrobiła to wbrew głosom Parlamentu Europejskiego, który tego nie chciał zrobić. Ale 20 minut temu to się wydarzyło. Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i te pieniądze do Konina popłyną. Ale ja mam wątpliwości co do samej idei sprawiedliwej transformacji, powiem trochę ogólnie. Ponieważ jaka to jest sprawiedliwa transformacja, gdy jedną decyzją urzędniczą wyłącza się drugą najważniejszą elektrownię w Polsce, w Turowie, to jaka to jest sprawiedliwość? I na jaką sprawiedliwość może liczyć Konin, skoro Parlament Europejski, Komisja Europejska, Unia Europejska jedną decyzją potrafi pogrzebać całe bezpieczeństwo energetyczne Polski? Także pokładanie nadziei w mątnych zapewnieniach eurokratów to zwiedzie pana na manowce. Przede wszystkim musimy troszczyć się o polskie sprawy i o polską, konińską transformację.
I te pieniądze do Konina by nie trafiły, krajowe, o których by Pan mówił, nie dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje wybiórczo po niektóre samorządy, bo tak traktował rząd Platformy Obywatelskiej. Powiedziałem o tym dosyć wyraźnie. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło paradygmat decyzji z polityki polaryzacyjno-dyfuzyjnej, która faworyzowała duże ośrodki, na rzecz małych ośrodków, tak aby każda gmina w Polsce, nieważne czy to jest Konin, czy to jest gmina Wierzbinek, dostawały szansę na rozwój. I dlatego dostał Konin mniejsze pieniądze z funduszy norweskich, ponieważ te pieniądze miały posłużyć zrównoważonemu rozwojowi. Ja wiem, że w Państwa politycznym interesie jest wspieranie dużych ośrodków i wspieranie dużych miast, ale ludzie z mniejszych ośrodków też zasługują na fundusze norweskie i też mają prawo korzystać z rozwoju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez zmianę polityki państwa wspiera Konin i nie jest to w żaden sposób subiektywne traktowanie Konina. Konin dostaje wielkie wsparcie, mimo właśnie tych politycznych różnic, które dzielą rząd i samorząd. Mimo. Dziękuję. Pan radny Zenon Chojnacki. Udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Ja oczywiście nie będę polemizował tutaj z wypowiedzią pana prezydenta. Pan prezydent ma prawo oczywiście do swojej oceny. Ja to szanuję. Natomiast powiem tak, chciałbym się tutaj upomnieć troszeczkę o prawa radnych, ponieważ ostatnie zdanie troszeczkę mnie zbulwersowało. Ja zacytuję, mam nadzieję dość wiernie, głosowanie przeciw to kpina z osiągnięć miasta. Panie prezydencie, no cóż, ja pana wypowiedź szanuję, pana poglądy szanuję, natomiast upominam się o to, żeby również i moje poglądy były szanowane. My wyrażamy tutaj i mam nadzieję, że cały czas ta zasada obowiązuje, własne poglądy, wyrażamy własną ocenę i ja bym chciał, żeby po prostu to uszanować. No nie można szantażować kogoś mówiąc, że jeśli zagłosuje inaczej niż ja, to jest człowiekiem, no nie chcę już tutaj używać jakichś mało eleganckich słów, ale niepoważnym, to jest najdelikatniejsze słowo, jakie w tym momencie mi przychodzi do głowy. Szanujmy swoje poglądy, wyrażajmy to w głosowaniach, natomiast nie stygmatyzujmy takimi określeniami strony przeciwnej, bo to jest, mówiąc najdelikatniej, po prostu mało eleganckie, a poza tym sprzeciwia się pewnej zasadzie demokratycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu.